Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, trochę Wam zazdroszczę tak po chrześcijańsku tego wyjazdu do Lizbony. I nie o Lizbonę tu chodzi, tylko o tę wspólnotę, która będzie tam tworzona przez młodych z całego świata. Zapraszam Was tam, zapraszam Was do tego pięknego wydarzenia i duchowego, ale też edukacyjnego, wychowawczego. Zapraszam do stoisk polskich, zapraszam do miejsc, w których promowana jest Polska Szkoła Przyszłości. Zapraszam do naprawdę głębokiego przeżycia tych dni w Lizbonie, w pięknej chrześcijańskiej wspólnocie i z szacunkiem dla wszystkiego, co chrześcijańskie, a wszystko, co chrześcijańskie, wynika z Ewangelii, która nie podlega żadnej zmianie. CRPK jako strategiczny partner spotkania zaprasza do udziału w badaniach na temat wirtualnej rzeczywistości. Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, trochę Wam zazdroszczę tak po chrześcijańsku tego wyjazdu do Lizbony. I nie o Lizbonę tu chodzi, tylko o tę wspólnotę, która będzie tam tworzona przez młodych z całego świata. Zapraszam Was tam, zapraszam Was do tego pięknego wydarzenia i duchowego, ale też edukacyjnego, wychowawczego. Zapraszam do stoisk polskich, zapraszam do miejsc, w których promowana jest Polska Szkoła Przyszłości. Zapraszam do naprawdę głębokiego przeżycia tych dni w Lizbonie, w pięknej chrześcijańskiej wspólnocie i z szacunkiem dla wszystkiego, co chrześcijańskie, a wszystko, co chrześcijańskie, wynika z Ewangelii, która nie podlega żadnej zmianie. To spotkanie tutaj jest dla mnie kolejnym i wciąż zadziwiam się tym, że młodzi szukają Kościoła. Pomimo tego, co się mówi, to jednak szukają Kościoła i te miliony, o których się mówi, jednak pokazują, że Kościół wciąż jest skarbem, Chrystus jest skarbem i Ojciec Święty przenosi akcent. Jan Paweł II Święty mówił, że młodzież jest przyszłością Kościoła, a Franciszek mówi, że jesteście dziś Kościoła, przyszłości nie będzie bez dziś. Więc to myślę, że jest takie zupełnie inne i zupełnie nowe. Bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że mogę być w tych ludziach wszystkich z całego tego świata i to jest po prostu piękne, że ludzie z całego świata wierzą w Jezusa, spotykają się w jednym miejscu i mimo tych różnic kulturowych, językowych, chcą razem być ze sobą i razem spędzać czas, razem się cieszyć z sobą i to jest piękne, takie właśnie, że to jest wszystko w imię Jezusa i myślę, że to jest całe sedno, że to jest wszystko w imię Jezusa i dla Jezusa, dla takiej zjednoczenia po prostu, myślę, że to jest takie fajne. Byśmy byli na tym wydarzeniu, byśmy zjednoczyli się w naszej jedynej wierze, którą wspólnie wyznajemy, co też daje nam taką siłę, takie poczucie siły, którego nie da się rozerwać. Jest to coś niesamowitego, a sam koncert jest naprawdę przepiękny. Takie połączenie patriotyzmu i Kościoła katolickiego, czyli dwóch takich fundamentów naszego kraju. Naprawdę przepiękne przeżycie. Matko Najświętsza, do serca Twe. Ucieczką grzesznych.
wydarzenie z taką nadzieją i z dużą ciekawością na to, co się wydarzy i kogo tu poznam i co będę mogła doświadczyć. I ten fakt, w którym ja codziennie w każdej minucie i sekundzie mogę na nowo poznawać i odkrywać wiarę i Boga w sobie. I widzę, że każdy z ludzi, których tutaj spotykam, również czuje to samo. I możemy się tym dzielić, swoim doświadczeniem, swoim przeżyciem, tym jak to czujemy i iść dalej. Tak jak papież dzisiaj powiedział i pokazał na otwarciu, żebyśmy szli. Po prostu szli z odwagą, za tym, co czujemy, za tym, jaka jest wiara i z tą miłością dawali ją innym. Także to jest coś, co bardzo w sobie czuję, żeby po prostu wstać i z odwagą iść do przodu. Wszyscy jesteśmy braci, jesteśmy jedną rodziną. Tej prawdy nic już nie zacznie i teraz jest niegodzina. Abba, Ojcze, 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 Abba, Ojcze. Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, trochę Wam zazdroszczę tak po chrześcijańsku tego wyjazdu do Lizbony. I nie o Lizbonę tu chodzi, tylko o tę wspólnotę, która będzie tam tworzona przez młodych z całego świata. Zapraszam Was tam, zapraszam Was do tego pięknego wydarzenia i duchowego, ale też edukacyjnego, wychowawczego. Zapraszam do stoisk polskich, zapraszam do miejsc, w których promowana jest Polska Szkoła Przyszłości. Zapraszam do naprawdę głębokiego przeżycia tych dni w Lizbonie, w pięknej chrześcijańskiej wspólnocie i z szacunkiem dla wszystkiego, co chrześcijańskie, a wszystko, co chrześcijańskie, wynika z Ewangelii, która nie podlega żadnej zmianie. CRPK jako strategiczny partner spotkania zaprasza do udziału w badaniach na temat wirtualnej rzeczywistości. Szanowni Państwo, drodzy młodzi przyjaciele, trochę Wam zazdroszczę tak po chrześcijańsku tego wyjazdu do Lizbony. I nie o Lizbonę tu chodzi, tylko o tę wspólnotę, która będzie tam tworzona przez młodych z całego świata. Zapraszam Was tam, zapraszam Was do tego pięknego wydarzenia i duchowego, ale też edukacyjnego, wychowawczego. Zapraszam do stoisk polskich, zapraszam do miejsc, w których promowana jest Polska Szkoła Przyszłości. Zapraszam do naprawdę głębokiego przeżycia tych dni w Lizbonie, w pięknej chrześcijańskiej wspólnocie i z szacunkiem dla wszystkiego, co chrześcijańskie, a wszystko, co chrześcijańskie, wynika z Ewangelii, która nie podlega żadnej zmianie.